Cześć ziomeczki, klucz basowy firmy Warwick albo Warwick. Zwykle kupowałem klucze basowe, nawet Warwicka dalej, tej marki, w Polsce na Allegro, to dostawałem je po prostu w zwykłym woreczku. No i tyle, no i koniec, w zwykłym woreczku ze śrubką. Tutaj patrzcie, jak to wygląda, kupiłem na Tomanie klucz lewy do gitary basowej, akurat do mojego Ibaneza SR505. Otwieramy. Jak to wygląda tu elegancko. Patrzajcie, paczałkujcie. Pięknie wygląda. Wszystko jest tak jak trzeba. Jest ta podkładka, jest nakrętka. Wszystko elegancko wygląda z literką W. Na tym płaskim elemencie. Plus dwie śrubki. Nie wiem czemu dwie. Już się zastanawiałem, czy może krótsza, dłuższa. Sprawdzałem. Zastanawiałem się, czemu tak. Obie są tej samej długości. Nie wiem, czy w ogóle teraz je będę wbijał, bo teraz na antenie to będę się wstydził to zrobić. Kupiłem dwa te klucze. Jeden już zamontowałem do gitary i w ogóle bardzo dziwna sytuacja. Nie wiem, dziwna czy nie dziwna. Już pokazywałem, na pewno widzieliście filmik z moją basówką, gdzie wymieniałem po prostu po kolei. W ciągu kilku lat pękły już cztery klucze, oryginalne klucze firmy Ibanez. Znaczy one tam są no name, bo na drugiej stronie tutaj nie ma żadnego napisu tam, więc to są po prostu jakieś no name chińskie pewnie. I po prostu regularnie co jakiś czas muszę kupować taki klucz. No to już jest piąty. To już jest piąty, on już czeka na zapas, jak mi strzeli ostatni klucz. Tutaj dla tych, którzy są zainteresowani samym kupnem, Warwick Machine Head Left Chrome SPW30038C1L, że po prostu to jest lewy klucz. No i w zasadzie to tyle. Naprawdę opakowanie wygląda wspaniale. W sensie wiecie, sama ta jakby z punktu widzenia wizualnego, widzicie, jak ja inteligentnie mówię. No, z punktu widzenia po prostu, że tak powiem, takiej ekskluzywności, takiej po prostu wyjątkowości i piękności. No, wszystko wygląda fajnie. Działają też fajnie, bo pierwszy, który zamontowałem, działa już bodajże chyba 7 lat, więc jest ok. No, w zasadzie tyle. Żegnam się z wami, kochani. Bajo, bajo.